Cześć moi drodzy, witam Was w odcinku Q&A, czyli Questions and Answers, a po polsku pytania i odpowiedzi. Wy zadawaliście pytania, ja teraz stworzę odpowiedzi. I powiem Wam, że lecę na spontanie. W ogóle nie czytałam tego za bardzo jakiś czas temu, więc kilka serduszek tam Wam sprzedałam, natomiast bardzo spontanicznie podchodzę do tego odcinka. Chciałabym jednak zaznaczyć coś bardzo ważnego, że wpadłam na ten pomysł, za Waszą namową oczywiście, ale przy okazji obchodów 190 tysięcy subskrypcji. 190 tysięcy osób, to jest kilka stadionów, a tyle Was jest! Już nie mówię o wyświetleniach, jakie generujecie. Nigdy nie przypuszczałam, że będzie nas aż tak dużo. Jestem Wam niesamowicie wdzięczna. Bardzo dziękuję za to, że udało nam się stworzyć kanał, który jest tak bardzo życzliwy dla wszystkich, o których opowiadamy. I mam nadzieję, że się na mnie nie gniewacie, jeśli czasem postaram się o to, żeby utrzeć nosa komuś, kto tej życzliwości jednak nie respektuje, jaka tu u nas panuje. Więc zobaczymy, jak będzie z pytaniami, bo może będą jakieś takie pikantne i mrożące krew w żyłach. Nie przeciągając, zaczynajmy. Realizujesz mnóstwo odcinków. Czy wśród nich masz swój ulubiony, na którego stworzenie czekałaś bardzo długo? Tak, jest kilka takich odcinków i zdradzę Wam, że jest kilka też takich, których jeszcze nie zrealizowałam. Z tego powodu, że staram się, żeby moje hobby, którym jest właśnie ten kanał, cały czas mnie kręciło, mówiąc krótko. Więc bardzo przykładam się do tego, żeby sobie dawkować te największe gwiazdy, o co niestety czasem się na mnie też gniewacie, bo mówicie, że po prostu no ile można prosić, a ja jestem taka uparta, ale nie chciałabym tak wszystkich od razu. Bardzo, jak dobrze wiecie, uwielbiam Korę, więc każdy odcinek o niej był taki. Kocham Violettę Villas i tych odcinków też jest trochę, bo naprawdę sprawia mi to bardzo dużą przyjemność. Chciałabym zrobić chyba jeszcze kilka odcinków o Grażynie Szapołowskiej, bo również lubię tę postać. Ogólnie bardzo lubię takie jaskrawe, charakterystyczne postaci, z którymi być może nie zawsze się zgadzam, z ich postępowaniem, stylem bycia, życia itd., ale po prostu przygotowywanie o nich odcinka jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Ostatnio dużą przyjemność sprawił mi na przykład odcinek o Basi Trzetrzelewskiej, bo jest to Polka, która na arenie międzynarodowej w ostatnich latach zrobiła chyba największą karierę, więc jeśli macie ochotę zobaczyć ten odcinek, to zapraszam do karty, ale również bardzo podobały mi się odcinki o gwiazdach telewizji polskiej. Tutaj Wam wyświetlę, o kogo mi chodzi i też zostawiam Wam te odcinki w karcie. A gdyby ktoś miał opowiedzieć o Tobie, o Twoim życiu i dążeniu do tego momentu, w którym aktualnie jesteś, to kto mógłby to być? Czy planujesz taki odcinek specjalny? No wiem, że mnie bardzo o to prosicie, żebym zrobiła taki odcinek w stylu Paula Rodak, naprawdę nazywa się tak i tak, urodziła się tu i tu i w ogóle tu i tu chodziła do szkoły, ale no stawiacie przede mną naprawdę trudne wyzwanie, bo po prostu, jak ja mam to zrobić sama o sobie? Wiecie, no, trudno by mi było to zrobić obiektywnie, więc być może to pytanie, kto mógłby to zrobić, byłoby adekwatne. Pewnie poprosiłabym Olka Sikorę, bo on mnie zna od jakiegoś 8 roku życia, więc sporo o mnie wie. No i jeżeli chodzi o przekaz, to oczywiście jest bardzo profesjonalny, umie w te klocki zdecydowanie. Nie trzeba, myślę, tego potwierdzać. Więc chyba myślę, że on, chociaż bliskich przyjaciół mam sporo, myślę, że gdyby się, że tak powiem, skrzyknęli, to coś by opowiedzieli. Nie wiem, pomyślę o tym, słuchajcie. Czy zrobię kiedyś taki odcinek? Może poproszę o to Olka faktycznie. Ale to jest naprawdę bardzo duże wyzwanie i nie dlatego, że czegoś tam bym nie chciała powiedzieć, o innych to gadam, a o sobie nie chcę. Nie, broń Boże, naprawdę nie o to chodzi, tylko jednak tutaj można naprawdę mieć taki problem sama o sobie, żebym gadała. Musiałabym jakoś wyłączyć świadomość, że to o mnie mowa. Chętnie Cię słucham od lat. Może jedno pytanie. Co skłoniło Ciebie do takiej właśnie twórczości? Ja już kilkukrotnie w odcinkach Q&A, tych właśnie takich pytań i odpowiedzi, mówiłam Wam, że jeśli chodzi o to, że ten kanał powstał, to złożyło się na to kilka rzeczy. Po pierwsze, pracowałam w telewizji i tam jednak była to taka, wiecie, no wytężona praca, w której może nie do końca dawałam się dostrzec, a może nie do końca byłam dostrzegana, ale przede wszystkim chyba męczyło mnie to, że jest bardzo niestabilna.
cały czas było 10 osób na moje miejsce, więc tak naprawdę postanowiłam też mieć jakiś taki bardziej stateczny zawód i zajęłam się muzyką, filmami, a dokładnie serwisami cyfrowymi. Do takich należy także YouTube. Więc kiedy doradzałam ludziom, jak powinni prowadzić swoje kanały, stwierdziłam, że może i ja spróbuję. Czasu było niewiele, bo pracowałam, jak już słyszycie, na dwa etaty, więc początkowo zaczęłam kręcić to po nocach, raz w tygodniu i zamysł był zupełnie inny, bo myślałam, że właśnie to się sprzeda, czyli show biznes współczesny, plotki i ploteczki. Ale zawsze kochałam wracać do tych starszych tematów i przede wszystkim właśnie życiorysy ludzi bardzo mnie pasjonowały, więc stwierdziłam, że zrobię kilka takich odcinków, pewnie nikt ich za bardzo nie obejrzy, ale co tam. A tu się okazało, że to właśnie to chcecie oglądać. I jestem tu, gdzie jestem, nie do uwierzenia, przed 200 tysiącami subskrypcji prawie. Nie zadaję pytań, opowiedz sama o marzeniach, planach, o swojej rodzinie, tyle ile chcesz. Pozdrawiam najserdeczniej Margolcia, czyli jedna z Twoich bożenek. O, no to widzę, że tutaj bardzo wierna fanka, bo tak, ja po prostu czasem tak między mną a moją rodziną nazywam Was, moi drodzy widzowie i widzki, bożenkami. A już wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że moja mama ma na imię Bożena. Moją mamę uwielbiam, kocham, tak? Więc po prostu od jej imienia zostaliście tak właśnie ochrzczeni jako moje kochane Bożenki. Powiem, że wiele osób jest po prostu mniej więcej w wieku mojej mamy i tak właśnie często o Was pieszczotliwie mówię. No mile już się nie da. Natomiast cóż, o moich marzeniach i planach, no teraz aktualnie, jak wiecie, powiększyła mi się rodzina, więc to, co robię tutaj i co mi się udaje wycisnąć z tego mojego wolnego czasu, to spełnienie marzenia niedawnego, kiedy to marzyłam o tym, by to się faktycznie udawało. Okazało się jednak, że mój synek jest całkiem grzecznym dzieckiem, odpukać, i czasami tutaj tylko postękuje, kiedy dla Was nagrywam, a już nie jest wcale taki malutki, więc mógłby tutaj nam zrobić niezłe zamieszanie. I teraz, jeżeli chodzi o moje prywatne marzenia, no to związane one są oczywiście z moją rodziną, bo myślę, że to jest najważniejsze, by to szczęście jednak, które mamy aktualnie, trwało. A jeżeli chodzi o właśnie to, co robię, to chciałabym, żeby to się rozwinęło. Postaram się zrealizować kilka projektów, które mam w głowie i mam nadzieję, że będę mogła się nimi z Wami podzielić, że mnie wtedy wesprzecie, ale o tym opowiem Wam, kiedy będą gotowe, bo niestety kilka fal startów miałam w ostatnim czasie, jednak tego czasu właśnie nie na wszystko starczyło jednak, więc nie chciałabym obiecywać i potem nie zrobić. Kiedy możemy się spodziewać Twojej płyty? Wow, ale płyty z audiobookiem czy muzycznej? Bo ja faktycznie kiedyś śpiewałam i nawet przyznam szczerze, że wychodzi mi to nie najgorzej, aczkolwiek nie planowałam nic w tym temacie, więc proszę o rozszerzenie tego stwierdzenia, ale może, słuchajcie, pierwsze co mi przychodzi na myśl to jakaś płyta coverowa z hitami lat 70. czy 80., które uwielbiam. Przecież każdy, kto mnie zna, wie, że ja w samochodzie wyśpiewuję Annę Jantar, 2 plus 1 i inne tego typu hiciory, więc może to. Ale do tego to by chyba musiała być jakaś akcja internetowa w stylu Tribute to, bo jakoś nie wiem, czy sama się zmobilizuję i odważę. Ile średnio czasu zajmuje Ci przygotowanie jednego odcinka? Bardzo, bardzo różnie, bo jak dobrze wiecie, bywają te odcinki najsmutniejsze dla nas, które są podsumowaniem czyjegoś życia zaraz po jego śmierci. Wtedy najczęściej tworzę je w nocy. Ile mi zejdzie, tyle mi zejdzie, trochę potem chodzę taka, wiecie, przydrzumiona na następny dzień, ale daję radę. I wtedy jest to no kilka godzin. Przyznam szczerze, że po prostu research jest wtedy bardzo ułatwiony, co by nie mówić. Wszystkie wtedy serwisy rozpisują się na temat życia danego artysty i to tego zawodowego i prywatnego, więc nie muszę tak bardzo szperać jak w przypadku gwiazd, które zmarły jakiś czas temu, albo też w przypadku gwiazd, które żyją. I to też zależy od osoby, bo o niektórych jest bardzo dużo, niektóre gwiazdy udzieliły bardzo wielu wywiadów, z których mogę czerpać, a inne są bardziej tajemnicze. Weryfikowanie tych wiadomości trwa dłużej. Natomiast no naprawdę różnie. Od jednego takiego całego dnia roboczego do myślę, że nawet kilku dni do tygodnia, na pewno odcinki wywiadowe, to jest jeszcze większa praca.
praca, ponieważ tutaj, jeśli mam te pytania, to też bardzo mocno się przygotowuję. Natomiast właśnie z tego powodu w ostatnim czasie tych odcinków wywiadowych nie ma, bo po prostu się nie wyrabiam. O kurczę, a teraz pytanie w stylu lifestyle. Jak ty to robisz, Paula, że masz taką świetną figurę po dzieciątku? Świetnie wyglądasz i masz dobry gust do ubioru. Pozdrawiam i miłego dnia tobie oraz wszystkim. Bardzo dziękuję w imieniu swoim oraz wszystkich. Natomiast, Boże, no jak ja to zrobiłam? Pamiętacie, że przez pewien czas no nie miałam takich komplementów. Oj, było mówione, że tutaj się ktoś zapuścił, że trochę tego ciałka się pojawiło. No a właśnie, jakby no, to nie moja wina była. Ale no cóż, no przyznam szczerze, że naprawdę jest tak, że czasami jak mam do wyboru usiąść i zrobić coś tutaj dla Was na kanał albo zjeść, to wybieram to pierwsze. Więc myślę, że swoją figurę zawdzięczam po trosze właśnie Wam. A po drugie, no cóż, no troszeczkę też sama się zaparłam. A po trzecie, noszę tak po kilka kilo dziennie tam i z powrotem, więc spadło po prostu to, co tam było nadprogramowe. Bardzo dziękuję. A jeśli chodzi o ubiór, to tutaj podziękowania należą się mojej siostrze, bo nie wiem, czy wiecie, ale moja siostra ma swoje sklepy odzieżowe i to ona jest moją stylistką. W sensie, ja do niej wpadam po prostu na shopping, więc najczęściej to, co mam na sobie, pochodzi właśnie z jej sklepów. Jeśli macie ochotę, to Wam zostawię link do jej Facebooka i tak dalej. No, wspaniałe ma rzeczy, przyznam szczerze. I zawsze jak tam wpadnę, no to nie jest dobrze, jeśli chodzi o stan moich finansów. Jakieś nałogi i grzeszki trzeba przecież mieć. Paulo, z czego zdawałaś maturę? Czy któryś ze szkolnych przedmiotów był dla Ciebie koszmarem? Ja maturę zdawałam z polskiego, z angielskiego, z wiedzy o społeczeństwie i byłam z tych roczników, które nie miały matematyki na maturze. Osobiście uważam, żebym ją zdała, ale wtedy matura nie poszłaby mi tak dobrze, jak poszła mi bez tej matematyki, bo właśnie matematyka była jednym z moich koszmarów, aczkolwiek nie tak wielkim jak fizyka. No ale myślę, że nie jest to jakaś wielka tajemnica, że jako osoba, która zajmuje się raczej tą humanistyczną stroną i teraz to tak dokładnie, bo przecież zajmuję się ludźmi, tak? Więc humanizm od zawsze mi przyświecał. Nienawidziłam tych właśnie ścisłych przedmiotów, aczkolwiek nawet lubiłam chemię, ale wiadomo, że to taka bardziej pamięciowa. Lubiłam biologię, lubiłam języki, poza niemieckim. No niemieckiego nie lubiłam, ale to też dlatego, że z panią od niemieckiego iskry szły. Wiecie, że ja charakterek mam. Jestem bardzo miła i sympatyczna, ale przecież wiecie, w liceum czy tam w gimnazjum to był okres buntu, więc różnie ze mną bywało. Myślę, że potrafiłam dać popalić nauczycielom co po niektórym, ale przyznam szczerze, że oni mi też. Do dziś tak uważam i nie mam jakichś wielkich wyrzutów sumienia. A to pytanie o treść tutaj naszych spraw, więc bardzo ciekawe. Czy cały materiał uczysz się na pamięć, czy masz jakieś zapiski i zerkasz w czasie nagrywania? Nie no, kochani, nie. Zdecydowanie, gdybym ja się uczyła na pamięć tego wszystkiego, to byłoby ciężko. Oczywiście w pewnym sensie tak jest, ale raczej jest to spontan. Jak widzicie, teraz mówię totalnie z głowy i jakoś bardzo to nie odbiega od tego, kiedy opowiadam Wam o gwiazdach. Ale mam oczywiście napisany scenariusz. Zawiera on również cytaty, fragmenty artykułów, których źródła zawsze podaję Wam w opisie odcinków, bo przecież cytuję również bardzo dużo, zarówno artystów, o których opowiadam, ich przyjaciół, osoby, które znały i lubiły te osoby, o których opowiadam, ale także właśnie cytuję dla Was materiały, bo nie ma co ukrywać, że moje odcinki to właśnie zbiór publikacji różnego rodzaju, które na temat danej gwiazdy się pojawiły. Zbieram Wam to w całość, układam w historię i okraszam swoim komentarzem. Więc tak powstają te odcinki, nie ma więc możliwości, żebym nie korzystała z jakichś zapisków, bo mogłabym coś przekręcić, a przecież cytat to cytat powinien być skrupulatnie Wam przekazany. W związku z tym oczywiście mam zapiski, natomiast reszta jest dość spontaniczna, bo kiedy przygotowuję taki materiał, to już mniej więcej wiem, co tam jest i po kolei sobie przechodzę przez różne etapy czyjegoś życiorysu, właśnie te cytaty czy fragmenty przy okazji Wam przytaczając, więc
Tak to właśnie wygląda. Zresztą, kiedy na przykład robię współpracę z jakimś podmiotem, marką, kiedy te produkty Wam pokazuję w odcinku, to oczywiście wysyłam też mniej więcej to, co w takim odcinku się znajdzie, żeby nikt nie był zaskoczony, co zamierzam o takiej marce powiedzieć po przetestowaniu danego produktu, bo po pierwsze, nigdy Wam niczego nie pokazuję, jeśli sama tego nie używam, albo nie użyłam i nie sprawdziłam, że to jest naprawdę dobre, bo czasem coś mnie zainteresowało. Było kilka takich rzeczy, które mnie zainteresowały, ale zawsze są to rzeczy sprawdzone. No i w drugą stronę też to działa. Staram się, żeby taki reklamodawca nie był zaskoczony, więc wysyłam mu taki scenariusz, zawsze jednak zaznaczając, że jest to mniej więcej, ponieważ tak jak mówię, najczęściej te moje komentarze są w ogóle niereżyserowane. Mówię po prostu to, co czuję na dany temat w danym momencie. I gdybym nagrywała taki odcinek drugi raz, na pewno jota w jotę, nie wyglądałby on tak samo. Ma to swoje plusy, ale ma także minusy, bo czasem się przejęzyczę, a czasem z Krzysia zrobię z dzisia, co dobrze wiecie. Co robisz dla relaksu i rozrywki poza nagrywaniem na YouTube? Więc jeżeli chodzi o relaks i rozrywkę, to spędzam czas z moją rodziną. Aktualnie na pierwszym miejscu, kiedy mój mąż ma wolne, to najczęściej gdzieś sobie po prostu wyłazimy i oddajemy się długim rozmowom, które aktualnie są dość prozaiczne i dotyczą najczęściej wykańczania domu albo tego, co się dzieje wokół niego. Ale jednak lubimy nadal spędzać ze sobą czas, więc to dobrze rokuje. Uwielbiam filmy historyczne, wywiady, więc dużo takich rzeczy oglądam. Bardzo dużo słucham podcastów, najczęściej wywiadowych, show biznesowych. Sorry, no jestem zafiksowana na jeden temat. Bo na przykład te podcasty nie przeszkadzają mi w opiece nad dzieckiem, więc jest to spoko. Natomiast nie słucham podcastów o rodzicielstwie i tak dalej. No jakoś nie lubię. No i jeżeli chodzi o rozrywkę również, no to słucham muzyki, również tej ze starych czasów. Oglądam filmy. Nie robię aktualnie, myślę, nic jakiegoś niesamowicie pasjonującego. Kiedy tylko mogę, to podróżuję, a tych podróży jest trochę. I przede wszystkim poświęcam też czas przyjaciołom. Jak dobrze wiecie, myślę, że mogliście się domyślić, oglądając mnie, że jestem bardzo społeczną osobą, więc nie mogę za długo siedzieć w domu, muszę się z kimś spotkać, muszę się rozerwać, muszę zobaczyć, co tam słychać u moich przyjaciół, u znajomych, wyjść gdzieś, zjeść coś dobrego. Także, no cóż, jeżeli mam się relaksować, to wychodzi ze mnie prawdziwa hedonistka. Nie ukryję tego. Czy napisałaś książkę, o której marzyłaś? No, na razie jeszcze nie napisałam, bo niestety właśnie inny życiowy projekt mnie trochę przytłoczył, ale nadal nie porzuciłam tego planu, także niech żyją żłobki. Z jakich źródeł czerpiesz wiedzę? Kolejne pytanie. Kochani, źródła zawsze podaję Wam w opisie każdego filmu. Znajdziecie tam źródła zarówno artykułów, z których korzystam, jak i zdjęć, ale także należy do tego dołożyć moją osobistą wiedzę gromadzoną przez lata, bo też często sporo rzeczy wiem, natomiast staram się zawsze do tego, co tam pamiętam, wygooglować jakieś źródło, żeby mieć podkładkę i nie pomylić się przypadkiem, ale także bardzo dużo mam książek na temat gwiazd, kupuję je regularnie, dużo na to przeznaczam kasy i te książki w wolnym czasie czytam. A często jest też tak, że po prostu wertuję pod kątem tego, co mogłabym wykorzystać w danym odcinku i wracam do jakiejś gwiazdy, kiedy dowiem się o niej z takiej książki czegoś więcej niż wiedziałam wcześniej. Więc jeżeli Wy macie jakieś fajne książki, które możecie mi polecić, to zapraszam. No i ja też często Wam polecam fajne książki, często o tematyce show biznesowej na moim kanale, więc będziemy tutaj totalnie kwita, jeśli mi polecicie jakieś fajne na temat show biznesu, które czytaliście. Kto zajmuje się moim ubiorem i czy mam osobistego stylistę, to już Wam zdradziłam. Sama się stylizuję, ale pomaga mi bardzo siostra. Czy dostajesz komentarze od osób, o których opowiadasz lub od ich rodzin? Jak odbierają Twoje filmy? Tak, moi drodzy, bardzo często dostaję takie komentarze. Na Instagramie nawet niejednokrotnie wrzucałam różnego rodzaju historie, komentarze, wiadomości. Najczęściej odbiór jest wspaniały i jest to dla mnie bardzo miłe, mimo że te tytuły, pod którymi publikuję moje treści, czasami są takie zadziorne, czasami są nieco tabloidowe, czasami są po prostu, nie bójmy się tego słowa, i clickbaitowe. Natomiast nie ukrywam tego, że przekonałam się, że jeżeli daję taki naprawdę bardzo grzeczny tytuł, to po prostu dużo osób omija ten odcinek.
YouTube jest miejscem, gdzie trzeba rywalizować o widza i przekonałam się też, że cel uświęca środki, bo w środku jest już bardzo miło i myślę, że każdy, kogo biografię przedstawiam, nawet jeżeli mówię o tych rzeczach nieprzyjemnych, tragediach czy wyborach, średnich wyborach dokonanych przez daną gwiazdę, jeśli jest przedstawione z szacunkiem i z taką sympatią, którą ja darzę naprawdę większość osób, o których opowiadam, a przynajmniej staram się nie wskazywać, chyba że jakoś zabawnie komentować i kwitować, ale to też raczej mam wrażenie, że tutaj liczę na poczucie humoru danej osoby, opowiadać. I wtedy się okazuje, że to się naprawdę podoba. Niejednokrotnie okazywało się tak, że próbowałam się z kimś skontaktować, żeby zrobić z nim odcinek. A kiedy zrobiłam to, ta osoba się do mnie odezwała. Jak wiecie, pani Urszula Sipińska jest jedną z takich osób. Jeszcze raz serdecznie ją pozdrawiam i jesteśmy w bardzo stałym kontakcie, ale również często od dzieci, od osób, które są związane, dostaję takie komentarze i zwykle 99% przypadków, że są to komentarze bardzo pochlebne, z podziękowaniami, bardzo miłe, więc naprawdę nie mam się tutaj absolutnie czego wstydzić, choć niektórzy zarzucają mi właśnie w komentarzach, że jak ja mogę i że żeruję właśnie na czyichś życiorysach. Zdarzyło mi się co prawda kilka razy mieć jakieś komentarze innego typu, ale najczęściej dotyczyło to nie jakby tego, jak ja przedstawiłam gwiazdę, ale na przykład konfliktu rodzinnego, tego, że tutaj jakby każdy miał swoje racje, że jakieś kłótnie w tle, więc bardziej tak to wyglądało. I chyba raz córka jednego artysty do mnie się odezwała, to w ogóle nie był odcinek o nim, ale chodziło jej o pewną nieścisłość, no i tutaj faktycznie raz miałam jakieś takie pretensje, ale to jakiś taki incydentalny przypadek, wiecie, no, tworząc coś takiego zwykle trzeba się z tym liczyć, no jak się prowadzi knajpę, to też raz na czas trafi się ktoś, komu nie smakowało. Jakie ma pani wykształcenie? Wykształcenie mam dziennikarskie, chociaż dzisiaj nie pracuję stricte w tym zawodzie, jak widzicie, natomiast skończyłam Uniwersytet Jagielloński, licencjat z dziennikarstwa, a potem Uniwersytet Warszawski, na którym skończyłam dziennikarstwo telewizyjne. Magistrem się to skończyło. Magisterka była o korze, jak już słyszeliście. Natomiast licencjat napisałam o promocji debiutujących zespołów muzycznych w mediach. Czy łatwo się przebić, czy trudno? Wniosek był taki, że trudno. Kim jesteś z zawodu? No z zawodu właśnie jestem dziennikarką. Serdeczności, serdeczności. Opowiedz coś o sobie. Ja tutaj zapytałam, co konkretnie i otrzymałam odpowiedź. Nie chciałabym naruszać twojej prywatności. Czy mogłabyś coś opowiedzieć o swojej rodzinie? Gdzie mieszkasz? Skąd pochodzisz? I takie ogólne sprawy. Więc mieszkam teraz pod Warszawą. Przeprowadziłam się na wieś, żeby mieć trochę więcej miejsca i przestrzeni. Wcześniej mieszkałam w Warszawie, w bloku. Na bardzo małym metrażu pracowaliśmy z mężem z domu i nagrywałam odcinki. No i jeszcze oczywiście Marian z nami był. Pamiętacie Mariana, co nie? No więc łatwo nie było, teraz jest troszeczkę wygodniej, mam więcej miejsca, więc naprawdę już tworzenie tych odcinków to jest czysta przyjemność. Natomiast pochodzę spod Krakowa. Mieszkałam na granicy miasta, dokładnie jest to wieś. Powiednik Wielki nazywa się, wspaniała miejscowość, gdzie jest Areoklub Krakowski, więc wychowałam się pod samolotami. Skoczkowie spadochronowi latali mi nad głowami i tak sobie marzyłam, marzyłam i sobie was wymarzyłam tam w tym powiedniku. Serdecznie polecam, jeśli ktoś przejazdem będzie do Krakowa, to pomyślcie o mnie serdecznie. Wszystkich mieszkańców gminy Gołomia, Wawrzeńczyce, z której pochodzę i w której regularnie, dość często bywam. Pozdrawiam bardzo serdecznie. No i cóż, tym sposobem dobrnęliśmy do samego końca. Tyle właśnie pytań mi zadaliście. Jeśli mielibyście ochotę jeszcze czegoś się dowiedzieć, to oczywiście zadawajcie pytania w komentarzu. Postaram się w wolnej chwili na nie odpowiedzieć. Nadal czytam większość waszych komentarzy, tylko po prostu nie jest to tak szybko jak kiedyś, więc musicie dać mi trochę więcej czasu, byś dla mnie wyrozumiali. Częściej zostawiam po prostu serduszka, bo nie na wszystko jestem w stanie odpisać. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że mój czas się skurczył, ale też dlatego, że was ciągle przybywa. Jeszcze raz wam za to serdecznie dziękuję. Pod tym postem w karcie społeczność, gdzie zadawałam wam te pytania, pojawiło się tyle miłych słów skierowanych do mnie, że wręcz
czuję się ogromną szczęściarą, że tak wiele osób chce mnie oglądać i po prostu mnie lubi. Czuję tę waszą sympatię. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że ona jest obopólna i naprawdę Mucha też chyba chce wam podziękować. Każda moja wiadomość do was, kiedy do was piszę, naprawdę jest przepełniona tą wdzięcznością i chcę, żebyście o tym pamiętali i wiedzieli. Odwiedzajcie moją kartę społeczność. Jeśli interesuje was trochę więcej z mojego życia na co dzień, to polecam wam śledzić mojego Instagrama. Ja wiem, że wiele osób nie posiada tego medium społecznościowego, ale mnie jest po prostu wygodnie tam wrzucać różne rzeczy, jakieś zdjęcia i tak dalej, więc jeżeli was interesuje to, czym się zajmuję na co dzień, jak spędzam wolny czas, to myślę, że tam najlepiej się tego po prostu dowiecie. Link wam zostawiam, można też śledzić Facebooka. Ja wam życzę, nieco egoistycznie, byście nadal spędzali sporo czasu z moim kanałem. Mam nadzieję i postaram się z głębi serca zrobić tak, żeby wam się podobało, żebyście byli zadowoleni z tego, co ja robię. I żeby też wam podziękować tak namacalnie, to zapraszam was właśnie na mój Instagram. Już dzisiaj wrzucam tam informacje o tej książce, jak wykiwać Hollywood. W Insta Stories opowiem wam co nieco o tym, o czym jest ta książka i będę też mieć pod postem kilka takich książek dla was do rozdania, więc bardzo mi będzie miło, jeśli właśnie się odezwiecie. Aha, i jeżeli chodzi o moją grupę, grupę przyjaciół kanału Pauli Rodak, to chciałam powiedzieć, że zrobiłam tam kiedyś taki plebiscyt, że 1001 osoba dostanie ode mnie książkę. Oznaczyłam dwie panie, jedna mi nawet podziękowała, ale nie dostałam nigdy adresu do wysyłki i numeru telefonu dla kuriera, więc jeśli te panie mnie oglądają, to jeszcze raz zachęcam, żeby napisać do mnie swój adres i numer telefonu na Facebooku albo na Instagramie, wiadomości prywatnej, ponieważ drogie panie, ja mam dla was książki o tematyce show biznesowej, tak jak się umawialiśmy, także napiszcie do mnie, was zapraszam na Instagram, jeśli macie ochotę taką książkę ode mnie otrzymać. I jeszcze raz wam dziękuję, widzimy się już niebawem w kolejnym odcinku. Dobrze znany tekst, prawda? No to do zobaczenia, pa!